Ceny autostrad dla ciężarowych samochodów w Europie, tym razem w Europie Środkowej jesteśmy, w Szwajcarii. I interesują nas ceny autostrad dla dużych ciężarówek pięcioosiowych. I Szwajcaria, w Szwajcarii mamy również płatne drogi, również trzeba płacić za autostrady. Z tym, że w Szwajcarii płacimy podatek drogowy. Podatek drogowy LSWA, który dotyczy wszystkich samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Warto dodać, że Szwajcaria nie jest w Unii, jest krajem nie należącym do Unii, więc mimo wszystko na granicy tak czy siak i tak trzeba się zatrzymać. W przypadku jakiegoś tam towaru trzeba go oclić, a w przypadku jazdy na pusto to trzeba pobrać bilet, który z automatu, które zazwyczaj znajdują się w pobliżu urzędu celnego, bilet do rozliczenia podatku drogowego w Szwajcarii. Wychodząc z ciężarówki trzeba sobie zapisać numer stan licznika, aktualny stan licznika i podać go w momencie pobierania biletu. Podchodzimy do automatu. Jeśli posiadamy kartę, jeśli pojazd już był w Szwajcarii, to powinniśmy posiadać kartę. Kartę pokazywałem ją w odcinku dokumenty pojazdu. Taką kartę szwajcarską, urzędu szwajcarskiego, celnego urzędu szwajcarskiego. Wkładamy tą kartę do tego automatu. Postępujemy według instrukcji. Potwierdzamy dane, potwierdzamy dopuszczalną masę całkowitą, którą trzeba zadeklarować. W przypadku dużego zestawu pięcioosiowego, no to musimy podać 40 ton i więcej. Następnie zadeklarować formę płatności, czy kartą paliwową, czy gotówką i dokonać opłaty. W przypadku dokonywania opłaty gotówką pobiera nas dodatkowa prowizja, jakaś opłata manipulacyjna w wysokości 10 franków, także troszeczkę koszty będą większe. Jak policzyć podatek drogowy w Szwajcarii? Przy wyjeździe ze Szwajcarii trzeba będzie w puste pole na bilecie wpisać aktualny stan licznika, czyli wyjdzie nam ile przejechaliśmy kilometrów w Szwajcarii. Liczy się to według wzoru mnożąc dopuszczalną masę całkowitą, którą zadeklarowaliśmy, czyli 40, pomnożymy razy współczynnik, taryfę dotyczącą przypisaną konkretnej klasy emisji spalin. Jest 6 taryf, praktycznie dla każdej klasy osobna, również dla Euro 6, czyli mamy różnicę pomiędzy Euro 6 i Euro 5. Mnożymy 40 razy współczynnik, tą taryfę do klasy emisji spalin. Współczynnik, taryfa dla klasy najwyższej, czyli Euro 6, wynosi 2,05. Klasa Euro 5 bodajże ma współczynnik 2,28, Euro 3 2,42 chyba i 2,69, w zależności czy filtr cząstek stałych ma czy nie. Mnożymy to razy współczynnik, 40 razy współczynnik i mnożymy razy kilometry i wyjdzie nam stawka podatku, gdzie trzeba będzie przesunąć jeszcze przecinek o dwa pola w lewą stronę. Łatwiej to będzie policzymy to łatwiej na 100 km z takiego wzoru, czyli mnożymy 40 razy 2,05 i razy 100. Wychodzi nam 8200 bodajże, taka liczba wyjdzie nam. Przesuwamy przecinek w lewą stronę o dwa miejsca i wychodzi 82 franki za 100 km. Za 100 km klasą Euro 6 przejechanych w Szwajcarii autostradą bądź inną drogą, nawet polną, za każdy kilometr wyjdzie nam 0,882 franka klasą emisji spalin Euro 6. Klasą emisji spalin Euro 3 wyjdzie nam, w zależności od filtr cząstek stałych, albo 0,96 franka, albo powyżej franka, już tam jest troszeczkę więcej niż 1 frank za kilometr w przypadku klasy emisji spalin Euro 3 bez filtra cząstek stałych. W przypadku podróżowania ciężarówką z klasą emisji spalin Euro 0 bądź Euro 1 bądź Euro 2 bez filtra cząstek stałych wyjdzie nam 1,20 franka za kilometr przejechane autostrady, czyli ponad euro, czyli już euro wyjdzie za kilometr, czyli
drogo. Ogólnie drogo, nawet 80,08 franka to jest dużo. Dlaczego? Ciężko powiedzieć. Szwajcarzy cenią sobie ekologię. Może dlatego. Poza tym drogi, ich drogi są naprawdę o wysokim standardzie. Pomimo trudnego alpejskiego terenu, gór, nie czuć wysokości. Podróżujemy bardzo często w tunelach pomiędzy granicą we Francji, w Saint-Louis i granicą Como, zmierzając w kierunku Milanu do Włoch. Mamy kilkadziesiąt tuneli po drodze, także podróżujemy właściwie w górach, a nie po górach. Jak w szwajcarskim serze można powiedzieć. Te autostrady są w dosyć wysokim standardzie, także może dlatego też są drogie. Poza tym Szwajcarzy cenią ekologię, cenią krajobraz. Zatrzymują praktycznie całkowicie ciężki transport drogowy na godziny nocne. Pomiędzy 22 a 5 rano jest zakaz dla ciężarówek. Dlatego właśnie trzeba brać to pod uwagę, wjeżdżając do Szwajcarii, gdzie się zatrzymamy mniej więcej i czy się nam uda zatrzymać, bo to różnie bywa, na tych tranzytowych trasach w szczególności. Co więcej, Szwajcarzy od jakiegoś czasu przymierzają się do całkowicie usunięcia, zlikwidowania, wyeliminowania ciężkiego transportu drogowego, więc wiercą coraz więcej tuneli, coraz dłuższe w tych Alpach, przerzucają. Chcą przerzucić ciężki transport drogowy na pociągi. Przymierzają się już do tego od kilku lat i myślę, że może się im to udać w tym dziesięcioleciu. Może się im to udać. Może się im to udać, przynajmniej te ciężarówki, które podróżują w tranzycie, które przejeżdżają tylko przez ich kraj, zostawiają spaliny, opony, drogi i tak dalej. Także może do tego dojść. Ogólnie to by było chyba na tyle. Jeśli chodzi o Szwajcarię, wychodzi nam, że jest dosyć drogo za kilometr autostrady, także nawet przejechany kilometr inną drogą niż autostrada, po przypadku jakiejś pomyłki, na przykład pomyliliśmy się, nie ten zjazd, czy coś, no to kurczę, 20 km będzie kosztować 16 franków w przypadku najnowszej klasy emisji spalin Euro 6. Taka pomyłka. To by było na tyle, jeśli chodzi o Szwajcarię. Dalej, pojedziemy do sąsiada w Austrii.